Niech Pan obdarzy Was spokojem. Wtorek, 26 lipca, wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. A jako pierwsze czytanie kontynuujemy lekturę księgi proroka Jeremiasza. Dzisiaj ten kontekst tych słów, które wypowiada Jeremiasz, to jest kontekst suszy i wojny. Te dwie rzeczy były chyba bardzo częste w Izraelu. Często pojawiała się susza, mamy taki klimat półpustynny tam i często pojawiały się wojny. Teraz jest jedno i drugie. Dlatego prorok mówi, gdy wyjdę na pole, oto mieczem pobici, to są skutki wojny, a jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu, jest susza, nie ma wody, nie ma zboża, nie ma pokarmów, nawet zwierzęta nie mają co pić i pewnie padają, dlatego ludzie nie mają co jeść. To są skutki i suszy, i wojny. Dramatyczne rzeczy, mówi Jeremiasz. Nawet prorok i kapłan błąkają się po kraju, nic nie rozumiejąc. Nie rozumiejąc, dlaczego to jest, co się stało, skąd to na nas przyszło, dlaczego Bóg się gniewa. Ciekawe to jest, że nie rozumieją, jakby nie potrafili zobaczyć, jak żyje naród, żeby sami nie potrafili zobaczyć, jak i oni żyją. No, dramatyczna jest ta wiedza, bo to są ci, którzy powinni wiedzieć najwięcej i tą wiedzę przekazywać ludowi. I prorok, i kapłan. A oni nic nie rozumieją. Dramat polega na tym, że faktycznie bez zrozumienia sytuacji obecnej, bez zrozumienia swojego życia, jak pójdziemy dalej, jak będziemy się zwracać do Boga, jak będziemy Go szukać. Brak interpretacji naszej historii jest czymś dramatycznym. Niezrozumienie swojego życia prowadzi nas do doświadczenia bez sensu tego życia. A wiemy, że ciężko jest żyć, nie widząc sensu. Ale jest. Jest jeden prorok, jest na szczęście Jeremiasz. Pamiętaj, nie zrywaj przymierza z nami, mówi Jeremiasz. On rozumie, że wszystko, co otrzymuje Izrael, opiera się na wierności Bożej, opiera się na tym przymierzu. Oni też tylko na tym się mogą oprzeć. Nie mają żadnych zasług, nie mogą przyjść i się pochwalić tym, co oni robią. Nie mogą w ten sposób prosić Pana Boga teraz, aby oddalił od nich klęskę suszy czy wojny. Ale wiedzą, że Bóg zawarł przymierze i wiedzą, że Bóg jest wierny tego przymierzu. I te pytania takie retoryczne, czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyłać krople deszczu? To jest pytanie, skąd to wszystko się bierze, żeby pamiętać, czy to ani bożki, ani jakieś tajemnicze niebo, ani jakiś tajemniczy los. Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Boże, Ty, Panie Boże, jesteś tym, który będzie się opiekował i Ty jesteś sprawcą wszystkiego. W Tobie pokładamy nadzieję. Jako modlitwę otrzymujemy dziś psalm 79. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych. To jest ten jęk Izraelitów z powodu suszy i wojny, ale to jest również modlitwa każdego z nas w jakimś utrapieniu, w jakich trudnościach, nawet w tym nierozumieniu danej sytuacji. A Pan Jezus wyjaśnia przypowieść o siewcy, przypowieść, której nie słyszeliśmy wczoraj, bo wczoraj mieliśmy święto świętego Jakuba, ale pewnie doskonale tą przypowieść znamy, o polu, na którym nieprzyjaciel posiał złe ziarno i teraz razem wyrasta dobre ziarno i razem wyrasta chwast. I teraz apostołowie pytają, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. Ta przypowieść cała mówi o współistnieniu zła i dobra. Dobrze jest zdawać sobie sprawę, że na tym świecie jest dobro i zło i że one będą razem. Czasami nawet będzie ciężko je odróżnić na samym początku, że to zło będzie tak subtelne i tak podobne do dobra, że potrzeba czekać. My często chcemy od razu zło szybko powyrywać, myśląc sobie, że robimy dobrze. Bóg ma cierpliwość i to jest dla nas wszystkich zbawienne, że Bóg jest cierpliwy. Rolą jest świat i Bóg patrzy, Bóg przygląda się jak dobry ogrodnik, dobry gospodarz, żeby nie za wcześnie, żeby nie przyspieszyć pewnych rzeczy, żeby wyrywając chwasty nie wyrwał i tego, co dobre. Więcej. Tu, w tej przypowieści, nie zmieni się chwast w dobre zboże, a przecież my wiemy, że w życiu duchowym jest to możliwe, że ciągle Bóg daje mi szansę na nawrócenie, więc może nie wyrywa dlatego, że tutaj może się stać ten cud, że ja mogę przemienić swoje życie. Wielu mówi, że skoro istnieje zło na świecie, to Bóg nie jest albo dobry, albo nie jest wszechmogący, bo gdyby był dobry,
to by na świecie było dobro, bo On by pokonał zło. Gdyby był wszechmogący, to również to zło by pokonał. Bóg przede wszystkim jest cierpliwy, Bóg każdemu szansę daje, ale przyjdzie taki moment, kiedy Syn Człowieczy pośle aniołów swoich i ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości. Przyjdzie taki moment. Na razie Bóg jest cierpliwy, zgodnie z tym, co pisze święty Paweł. Miłość cierpliwa jest. Pozwólmy Bogu mieć cierpliwość do nas, sami miejmy cierpliwość do siebie oraz cierpliwość do naszych bliskich. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.